Witam Was w kolejnym odcinku Retro Gaming Room. Dzisiaj jest troszkę inny perspektywy, z tego względu, że statyw mi poszedł. Na ostatnim zleceniu pękła głowica od statywu, swoje wysłużył, no już miał około 7 lat, więc no wcale się nie dziwię, jak aparat, który waży około, no nie wiem, 1,5 do 2 kilo, ciągle tam jest majtane, coś się dzieje, czas kupić nowy, dlatego dzisiaj nowa perspektywa, ale nie o tym. Słuchajcie, moi drodzy, na wstępie. To, co pokazywałem w filmiku wcześniejszym z komórki, który nakręciłem na szybko, nie był to osobny odcinek. Udało mi się naprawić konsolę Rambo, drugą, którą posiadałem, którą posiadam. Co było w niej walnięte? Przede wszystkim, tak jak mówiłem już w tamtym filmiku wcześniejszym, power nie działał. Załącznik był machnięty, była taka blaszka, która jest wewnątrz, ona sobie odskoczyła, trzeba ją po prostu troszkę siłą tam wbić, żeby w miejsce znowu wlazła i robiła mostek w odpowiednim miejscu, nie? I tak samo auto search był też niedziałający, po prostu punkt lutowniczy, czego nie było niestety widać gołym okiem, był trachnięty. Jak próbowałem wylutować, moi drodzy, przełącznik, bo już trzeba było tam otworzyć, tam nie było takiego dojścia jak przy powerze. Trzeba było go otworzyć, żeby tam coś podziałać. Też spodziewałem się, że blaszka jest uwalona. Lekko dotknąłem dosłownie lutownicą, a lutownicą bardzo delikatną jest do SMD. I już punkt poleciał, nie? Dlatego naprawiłem to, połączyłem cyną ten punkt, który sobie strzelił i jak najbardziej przycisk auto search działa. Konsola jest sprawna. Ten egzemplarz, tak jak mówiłem wcześniej, idzie do MGR Zgadło. Jak już jesteśmy właśnie w tym temacie, to przyszła do mnie dzisiaj paczka od wspomnianego wcześniej jegomościa, którego serdecznie pozdrawiam stąd. Tu mam paczuchę, teraz ją szybko otworzymy. Powinien w niej być dolny ekran do Amigi 500, co będzie jednocześnie oznaczało, że ta Amiga, nad którą pracowałem przez dłuższy czas, nie wiem czy jeszcze pamiętacie, za chwilkę Wam przybliżę temacik, być to oznaczało, że jest ona kompletna. Ja natomiast Rambo wyślę albo jutro, albo pojutrze. Muszę tak po prostu czasu znaleźć na to. No niestety jestem ostatnio bardzo, bardzo zabiegany i terminy zlecenia gonią. No spokojnie, spokojnie. Przyjdzie wszystko do niego. Oczywiście odwdzięczę się za ekran, bo wiadomo, retro fani muszą się wspierać nawzajem. Otwieram trochę coś na nazarni, ja nie chciałbym tutaj nic uszkodzić, chociaż znając MGR-a, to on pewnie to pancernie zapakował. Co się chwali oczywiście. Dobra. Papier już udało mi się wywalić. Tu mamy kolejną przeszkodę. Ten jak popakuje, to normalnie atomową bombę by przetrwało. Dobra, jedziemy, jedziemy. Aha, nie wiem czy słyszycie. Wyłączyłem filtr, żeby nie buczało w tle. Mam nadzieję, że nie będzie z tego powodu jakichś problemów, że potem się odpali, bo ja wiem, że on się lubił bardzo naprawdę ten filtr potem zapowietrzać, były jakieś tam problemy, dlatego no nie wyłączałem go do filmików. Zobaczymy, jeżeli tym razem, jeżeli mnie żona nie zje, bo zniszczyłem filtr, to będę go już od tej pory wyłączał, żeby nie było jakichś... O. Już nie chcę jeszcze wyjść. Słuchajcie, no, ciężko mi się do tego dorwać. I tak, żeby ekranu nie uszkodzić. Nie chcę mi się go potem dostawać. Bo już prawie jestem. No i elegancko. Słuchajcie, tak się powinno pakować paczki przede wszystkim. Tu jeszcze tylko ładnie mam strofianik, tak? Nic się nie pognie. Przecież tak jest lekko wygięty tutaj, ale to jest normalne, moi drodzy. No i fajnie. I teraz, ja tu otrzepię sobie, trochę jeszcze stropianu mi zostało. I tym oto pięknym sposobem, pięknym gestem
doszedł do mnie ekran. Dziękuję Ci bardzo za to. Jestem naprawdę wdzięczny. Doszedł ekran do Amigi 500, dolny, pomalowany, ładnie sprayem odnowiony. No i spoko, jest folia. I właśnie teraz mogę zacząć składać moją Amigę. Jest już kompletna. Przypomnę Wam. Pamiętacie może odcinek drugi, unboxing, tak? Przyszły do mnie rozwalone te obudowy. Takie w nieprzyjemnym stanie. Tutaj jeszcze jest zaspawane. Zaspawane, poszpachlowane, czeka sobie na namalowanie. Co mam nadzieję uda mi się zrobić w tym miesiącu. Wszystko zależy od pieniędzy. Jak wiecie, mamy niedługo gwiazdkę, Boże Narodzenie, a trochę dzieci jest w rodzinie, więc trzeba no obdarować, prawda, nie? Taka jest kolej rzeczy, że to dorosły obdarowuje dziecko, w tym nie tylko swoje. No dobrze, moi drodzy. Tak, ta Amiga już jest kompletna. Mam tutaj ekran frontowy. Ja sobie trochę jeszcze przesunę, bo tam zostawiłem. Ekran frontowy, mam klawiaturkę. Tutaj wymaga tylko wszystko tak naprawdę poprawy tego wybielenia. Może też mi się uda w tym miesiącu, aczkolwiek nie liczę na to niestety. Płyta główna, tak, 6A, zaraz ją przyniosę. Tu mam też ładnie odłożone wszystko. Momencik, kilka. Zaraz się pojawi. O. Tak, tu mam bardzo ładnie płytę główną. Przepraszam, 8A. No widzicie, jaka to ma pamięć. 8A. Tutaj mamy już naprawioną... kurczę. Naprawione rozszerzenie pamięci. Odłączyłem specjalnie, że tam nic się nie działo. Płyta główna 8A. Przerobiona stacja dyskietek Samsung. Dokładnie SFD321B. Przerobiłem ją samemu. I co? Teraz tylko montować. Muszę tylko jeszcze śrubki znaleźć, wyciągnąć z jakiegoś urządzonka, z jakiegoś starego peceta, żeby móc to ładnie do kupy skleić. I myślę, że będę dzisiaj sobie siedział na spokojnie i to robił. Dobrze, moi drodzy. Tak chciałem się Wam pochwalić tym małym sukcesem, bo dla mnie na przykład jest sporym sukcesem i satysfakcją naprawienie tego Rambo. Jak już mówię, jutro, bo pojutrze je wysyłam i wraz ze ślaczem, więc niech sobie leci. I teraz Amiga. Została mi jeszcze jedna obudowa Amigi 500 i ona także będzie wykorzystana. Tak jak chciałem wcześniej zrobić z niej po prostu obudowę do ACA 500, odszedłem do tego pomysłu, ponieważ stwierdziłem, że moja obudowa, którą zrobiłem sobie z Plexy, bardzo mi się podoba. A ta obudowa, która jeszcze mi została, jedna w zapasie, będę sobie polował na jakąś płytę główną, może troszkę rozwaloną, może dobrą, zobaczymy co wyjdzie, jakie będą aukcje i będziemy powolutku także działać i składać kolejną Amigę. Takiego zrobimy sobie składaczka i wtedy będzie to już moja piąta Amiga, piąta, tak, ponieważ jedną cały zestaw już oddałem jednej osobie potrzebującej, zapalonemu amigowcowi. Czasem też takie prezenty robię komuś, więc tak to bywa, nie? Dostaję coś się za darmo, bo ja dostałem dużo za darmo, to czasami też komuś coś dam za darmo. Taka jest moja filozofia, nie? Co kupiłem, mogę sprzedać, co dostałem, mogę oddać, ale nie sprzedawać, nie? Dobrze. Tak, na pewno będzie jakiś gameplay, ponieważ ja nagrywam to w etapach, w częściach. Nie robię tego za jednym zamachem. Nad gameplayem sobie pomyślę. Dla Was to będzie sekunda przerwy, dla mnie to jest jak zawsze, nie wiem, dzień, dwa, trzy, mało czasu. Dzisiaj nie będę grał, natomiast w tym odcinku pojawi się gameplay. Nie wiem jeszcze jaki, nie wiem jeszcze jaki sprzęt. Myślę, że złożę tą Amigę i po prostu na nim byśmy w coś sobie testowo pograli. Tymczasem ja się żegnam z Wami w tym momencie i do zobaczenia na gameplayu. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam. Witam Was, moi drodzy, w drugiej części. Tak jak mówiłem, w pierwszej części tego samego dnia jeszcze zabrałem się za składanie Amigi. Oto jest właśnie tutaj przed Wami ta Amiga, którą udało mi się po długim, długim czasie skompletować. Jest teraz już w całości sprawna, działa elegancko.
Mam tu jeszcze parę rzeczy do zrobienia, tak jak wspominałem wcześniej. Znaczy, chodzi tu głównie o wybielanie. Tego może nie być widać na filmiku, natomiast jak ktoś popatrzy na to gołym okiem, to wyraźnie zauważę, może trochę przybliżę, zrobię zooma. O, proszę bardzo. Proszę bardzo, widać wyraźnie takie smugi, które są do poprawienia. To jest wszystko od wybielenia, a raczej od nieprawidłowego wybielenia. Co zrobiłem jeszcze na prędce? Stację dyskietek musiałem przerobić, aby ten guzik elegancko pasował z otworem, który jest w obudowie od Amigi. Trochę jest kombinacji przy Samsungach, troszkę takich, jakby to powiedzieć, no troszkę takiego hardkoru trzeba zrobić, no ale udało mi się, fajnie działa. Mam nadzieję, że nic tam nie puści, że nie będzie przypału, jak będziemy zaraz grali. No właśnie, ja sobie już pozwoliłem tą Amigę podłączyć. Trochę Was przepraszam, że dzisiaj jest z ręki, ale jak wspominałem wcześniej, statyw mi poszedł, jeszcze nie zakupiłem nowego. Ja tu ładnie już wszystko podłączyłem, jest gotowe do grania. I chciałbym, abyśmy właśnie dzisiaj sobie na tej Amidze troszkę pograli. Tytułem, w który chciałbym zagrać, jest Turrican, ale zanim przejdziemy do odpalenia tego egzemplarza, chciałbym tylko nadmienić, że Rambo już do MGR Zygadło doszło, wszystko fajnie działa. Ciebie z tej strony oczywiście pozdrawiam, mam nadzieję, że będzie służyć jeszcze długie, długie lata. Powinno być wszystko ok, więc fajnie. Dobrze, moi drodzy. Co jeszcze mam tutaj za problemy w tej Amidze? Chciałbym trochę jeszcze przybliżyć temat. Przede wszystkim, ostatnim razem jak składałem Amigę, podniosłem ją tutaj. Niestety spaw mi puścił. Ja to naprawiłem, natomiast prawdopodobnie będę musiał to jeszcze od środka podkleić jakimś paskiem albo ABS-u, albo plexą, co też zrobię jakoś na dniach, myślę. Natomiast poza tym Amiga jak naprawdę jest sprawna, troszkę kosmetyki brakuje, no trzeba naprawić jeszcze, jeżeli ktoś śledzi mojego Facebooka, ja tam często opisuję rzeczy, których też nie mówię na filmiku, dodatkowe jakieś rzeczy, jakieś historie, albo po prostu co się u mnie dzieje. Dlatego też zachęcam na odwiedzać mojego fanpage'a na Facebooku Retro Gaming Room. Jak sobie wpiszecie, no to na pewno mnie znajdziecie, prawda? Nie działa parę klawiszy tutaj, ponieważ siatka klawiatury ma urwane ścieżki. Nie działa na pewno Control, nie działa ten Alt. Ten Alt działa. I nie działa na pewno klawisz F2. Tak praktycznie reszta klawiszy, jak wziąłem na workbenchu, wydaje mi się, że działa. Jest taki test klawiatury na Workbenchu 3.1 w Ekstrasach. Można sobie jak najbardziej włączyć. No dobrze, ja tu już sobie przygotowałem wszystko, jak już wcześniej mówiłem. Dzisiaj z ręki oczywiście nagrywam. Natomiast do gameplaya ładnie kamerkę ustawię, żeby nie było, żeby to dziwnie troszkę nie wyglądało. I też, żeby Wam się wygodniej oglądało. Tak? Tutaj jest podłączone wszystko fajnie. Odpalamy Amisię. Hyc. Dioda się ładnie świeci. Mamy ekran powitalny z dyskietką Workbench 1.3. Dobrze, ja tylko umieszczę sobie kamerkę jakoś, żeby można było w miarę sobie pograć wygodnie. I zaraz wracamy. No i jesteśmy z powrotem. Jeszcze tak fajnie dodam, ja sobie usiądę, może być mi trochę wygodnie mówić. Ja jeszcze tak tylko dodam, że ta stacja dyskietek, ten Samsung, którego tu wmontowałem, on działa naprawdę bardzo cicho w porównaniu do innych stacji, nawet do tego Hinona, którego ostatnio podmieniałem w swojej głównej Amidze, w tej, na której gram na co dzień. Powiem Wam, że jest naprawdę bardzo cichutki. Czasami zastanawiam się, czy ta stacja w ogóle chodzi, no na szczęście wgrywa. Dobrze. Turrican rzucamy i myślę, że sobie chwilkę po prostu przykładowo zagramy. Uprzedzam od razu, że nigdy nie byłem w niego dobry, w tego Turricana. Więc nie spodziewajcie się jakichś super, że tak powiem, umiejętności. Natomiast, no, skrakowana, jednodyskowa wersja. Natomiast chodzi tu głównie o przetestowanie nowo stworzonego komputerka. Przede wszystkim, co jest ważne, no, wytrwałość w dążeniu do takich rzeczy. To nie chodzi o to, żeby złożyć to od razu. Fajnie, jak się wszystko szybko dzieje, natomiast jak pokazują moje filmiki, od kiedy ja składam tą Amigę? Chyba od września, tak, od początku września. Mamy obecnie grudzień, dzisiaj jest 6 godzin Mikołajki. No i w końcu Amiga działa powolutku do celu, prawda? Moja czwarta Amisia i niedługo będziemy składać, będziemy zbierać się za piątą Amigę. Czekamy, czekamy.
Jest i teorika. Ja myślę, że tego tytułu nikomu nie trzeba przedstawiać, więc ja tak specjalnie nie będę o nim opowiadał. To jest chyba obowiązkowy tak naprawdę tytuł, który powinien znać każdy amigowiec. Jak ktoś go jakimś, nie wiem, jakimś cudem ominął, to od razu wypalać, grać i nawet się nie zastanawiać, nie? Jest kawał dobrej gry. No i świetna muzyczka, oczywiście trochę podgłośniny. Odgrywa, odgrywa. Myśli. I elegancko. Aż jest. A tam był sekret, dobra. Jedno życie. Coś mi padł, już zaczyna powoli niestety szwankować. Muszę mocno wciskać górę. Chyba trzeba będzie go po prostu przeczyścić. No, tak nie podoba mi się to. Jak jeszcze niedawno działo całkiem sprawnie, tak teraz no, już muszę mocno wciskać klawisze. Prawdopodobnie zabrudzenie. No, tak to niestety się dzieje, że wszystko się brudzi, więc tego wybaczcie troszkę ślamazarność dzisiejszego gameplaya. No właśnie, nawet nie mogę skoczyć. O, tak blokuje dziwnie. Kurczę, no niedobrze, niedobrze. Dobra, spróbujmy coś. Kurde, mi to pewnie nie rozwaliły. Lecimy dalej. O, zwolniła Amiga. Pach. O, tu nic nie ma. O, szkoda, dobra. O, już chyba dobrze działa. Tak właśnie patrzę. Trzeba było rozruszać, kurczę. Amiga jest normalnie jak samochód, trzeba ją od czasu do czasu trzeba ją przepalić. Żeby się nie zastała. No ja niestety ostatnio miałem bardzo mało czasu na granie. Nawet powiem wam szczerze, że jeszcze StarCrafta nie skończyłem, którego mam już od dnia premiery. No co poradzić, nie? Jest roboty sporo, kurde no. Jednak nie tak do końca z tym padem. Pochwaliłem. No ale coś się dzieje. A, cholera jest. Dobra. Nie mogę skoczyć, no. No coś mi tu się zrąbało, nie? Kurczę. Gameplay chciałem przedstawić, jak widzicie, no. No dobra, udało mi się. No nie, ewidentnie muszę po prostu pada wyczyścić, bo nie mogę skoczyć jednocześnie na bok i... Znaczy mam duże problemy z skoczeniem jednocześnie do góry, w prawo dokładnie. Jeden problem, drugi problem. Co poradzisz? No i nawet. Ale tu, że nie możemy grać, no szkoda, szkoda. No niestety, moi drodzy, nie mam joysticka, ponieważ jedyny swój sprawny joystick oddałem w poprzednim zestawie, który sprezentowałem. Tak, kontynuujemy, spróbujemy. Sprezentowałem, bo on po prostu mam pada, no wolę na padzie grać. Przepraszam was bardzo, ale przyzwyczajeni już, nie? Może on trzeba dociśnięte z tyłu, sprawdzę sobie tutaj. O, może to być dociśnięte jest na to. No, działa. Super. Dobra, jak na razie. No, w lewo mi się ładnie skacze. No, elegancko idzie teraz. Nie, znowu. Życie poproszę. Jest tutaj. O, nieśmiertelność.
No, blokuje mi, widzicie, nie wiem czy to zauważyć. O właśnie. Spróbujmy tu jeszcze raz. Nie, teraz dobrze, moment. O, teraz nie, musimy trzymać górę w tym momencie. Ja wam pokażę, żeby nie było. Tak, trzymam tu górę na padzie i on mi w ogóle nie chce skoczyć, o. Ej, niedobrze, niedobrze. No cóż, zawsze jest coś do roboty. Na szczęście rozkręcenie pada i wyczyszczenie generalnie styków jest robotą na 5 minut, więc... No ale sam fakt, że trzeba tak jeszcze robić co jakiś czas, kurczę, to po prostu... Człowiek wolałby, żeby wszystko działało elegancko, bez żadnego kombinowania, bez rozkręcania co jakiś czas. No, kolejny sekret. Jak Mario. Dobra, pograjmy trochę jeszcze. No, dobra, tym razem wyskoczyłem z emblemu. No i znowu, kurczę, Felek. No niedobrze, niedobrze, bardzo niefajnie. A, blokuje mi się. No. O, widzicie, patrzcie. Takie zacięcie. Dobra, moi drodzy, ja nie chcę się irytować grając z Turricana. Lubię tą grę naprawdę bardzo. Pad po prostu będzie musiał być przyczyszczony i na tym trzeba będzie zakończyć dzisiejszy gameplay. Przepraszam was, że tak to wyszło. Troszkę niefajnie, ale mam nadzieję, że rozumiecie. Teraz tak, co będzie w następnym odcinku? W następnym odcinku mam plan zrobić taki mały... pokazać wam mniej więcej różnicę na podstawie PSX-a. Czym się różnią od siebie gry w wersji PAL i w wersji NTSC. I mam jeszcze jeden mały plan, ale nie chcę go na razie zdradzać, bo nie wiem, czy mi się po prostu pewną rzecz uda zdobyć do tego odcinka. Natomiast taki jest plan na kolejny odcinek. Być może będzie to następny, jeżeli chodzi o numerację, a być może będzie to po prostu trochę dalszy, jak mi się uda tą daną część, którą mam na myśli zdobyć. I tyle. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie. Fajnie, że udało się Amigę w końcu skompletować, że już jest cała, że można nie pograć. Niestety. Pad do wyczyszczenia, zaraz się to zabieram, a z wami się żegnam i do następnego.